witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Letnia Kuchnia Radia LSM. Gotowaliśmy już z politykami, z sportowcami, z choreografem tańca, chociażby Moniką Kotowską. Dzisiaj nietypowy program. Gotujemy ze słuchaczem Radia LSC, a raczej słuchaczką, pani Irena Gajek. Witam serdecznie w programie. Pani Irena, co dzisiaj będziemy gotować? No dzisiaj przygotowałam sałatkę z tortellini. Jest to jedzenie, no można powiedzieć, potrawa na gorące dni. Najlepsza jest taka sałatka właśnie nie gorąca, a letnia, i przygotowujemy, zabieramy się do gotowania. Właśnie, od czego zaczynamy? Bo widzę, że już woda tutaj wrze. Woda już wrze i zaczynamy od makaronu. Makaron jest... Właśnie, jaki powinniśmy kupić? Makaron tortellini. Jest to pierożki takie z mięsem, więc wrzucamy do gotującej się wody. Gotuje się około 10 do 15 minut. Później odsadzamy. Następne składniki to będą tak: pomidory, cebula, czosnek, szynka konserwowa i to będzie tyle. 3-4 pomidory. Zaczynamy, grubszą kostkę kroimy. Odkrawamy właśnie te części, które są zbyteczne. Wkładamy to na razie na bok i zaczynamy kroić. Grubszą kostkę kroimy. I która z potraw przyrządzanych w tej letniej kuchni najbardziej pani przypada do gustu, a może już pani którąś się robiła? Oczywiście najbardziej chyba przypada do gustu, co gotowali strażacy. Jest to kotlet schabowy, czy tam... No tak, był to kotlet schabowy po zbójnicku. Tak, tak, właśnie to najlepsza ta potrawa, najszybciej się ją przyrządza i najsmaczniejsza jest. Dobrze, można powiedzieć. Kroimy cały czas pomidory. Tak. Ile tych pomidorów? Od 3 do 5. Ja myślę, że 3 pomidorki to wystarczy. I już ostatnią część kroję. Następnie będę przygotowywać dalsze oczywiście produkty do krojenia. Państwo tego nie widzą, ale u pani Reny kuchni stoi radio. Rozumiem, że na tym radiu pani słucha naszej... Oczywiście, zawsze słucham, oczywiście, co jest tylko możliwe. Jeżeli mam chwilkę czasu, to spędzam czas w kuchni, bo radio stoi w kuchni i słucham radia RSC. Właśnie, to jest tak, że je pani częściej sałatki, tak jak dzisiaj przyrządzamy taką sałatko-surówkę. Czy są to częściej raczej inne takie gotowane potrawy, chociażby takie, jak tydzień temu robili strażacy? No różnie to bywa. Jeżeli to jest upalny dzień, to oczywiście coś właśnie, czy jakiś chłodnik przyrządzamy, czy jakąś sałatkę, czy surówkę, bo to jest właśnie najbardziej szybka potrawa do zrobienia, jednocześnie no na chłodne dni akurat taka pasuje, no mi się wydaje. U nas najbardziej się takie rzeczy często spożywa. Państwo tego nie widzą, ale już szczypiorek wylądował w misce razem z pomidorami, a teraz zabraliśmy się za szynkę konserwową. Tak. Ile powinniśmy mieć tej szynki? Szynkę konserwową do 30 dekagramów i kroimy w taką grubszą kostkę, żeby nie było takiego małej kosteczki, tylko większe, żeby ją po prostu było czuć w tym smakowo w tej sałatce. Na dzisiejszą porcję, ile potrzebują tej szynki? Około 30 deko. To tak właśnie przyrządzam. 30 deko, kroję w grubą kostkę i to wystarcza do tej sałatki. Nie, na razie podczas gotowania tylko soli, w osolonej wodzie wrzucamy makaron, się gotuje, teraz za chwileczkę odcedzę. A ma pani jakąś swoją ulubioną potrawę? No raczej to bym powiedziała, że właśnie raczej te sałatki, ale to takiej swojej ulubionej tak naprawdę to raczej nie, wszystko co możliwe to... Nie ma dla mnie rzeczy nie jedzących się, Sprawdzam, czy już jest miękki, tak? Myślę, że już można odcedzać. Jedną część. Nie, no będziemy czekali, aż makaron stygnie, czy można tak na ciepło wrzucać do sałatki? Troszeczkę musimy poczekać chwilkę, żeby przestygł.
O, może trzeba było mi właściwie zahartować go, ale już dobrze, odcedzamy wodę, znaczy wodę. Wyłączamy sos. Właśnie do sałatki, majonez, jogurt naturalny, właśnie kefir. Właśnie potrzebna jest śmietana, ale ze względu na zdrowie, bo to nie każdy może jeść śmietanę, więc może być majonez, śmietanka i olej. Przygotowujemy i tak, dwie łyżki oliwy z oliwek. Sześć łyżek majonezu. Jogurt naturalny oczywiście. Ja przyrządzam z jogurtem naturalnym. I do tego jogurtu naturalnego cztery łyżki. Zmieszamy. Pani Reno, a skąd ten przepis na sałatkę? Skąd on się wziął, tak powiem, u pani? No to jest przepis, który dostałam od swojej koleżanki i ona sprawdziła, ja też spróbowałam to raz u siebie w domu, smakuje mi właśnie bardzo i dlatego ciągle przygotowuję, no nie ciągle, ale często przygotowuję tą sałatkę, bo jest prosta w zrobieniu i w zjedzeniu. Aha, jeszcze przepraszam bardzo, zapomniałam o tym, żeby jeszcze odcisnąć trzy ząbki czosnku. Tu mam przygotowany czosnek. Bo czosnek to podstawa do tej sałatki oczywiście. Odciskamy i mieszamy oczywiście. Sól, pieprz do smaku. Proszę Państwa, do miski z szynką, cebulą, szczypiorkiem, pomidorem wrzucamy ugotowany makaron tortellini. Tak. I wszystko razem mieszamy. I wszystko razem zalewamy tym sosem, który zrobiłam wcześniej. I wymieszamy i na tym koniec i cała sałatka, proszę bardzo. Panie, no, zatem podsumujmy dzisiejsze danie. Co potrzebne jest do sałatki? Do sałatki potrzebny jest makaron tortellini. Są różnego rodzaju makarony. Jest makaron z sosem, z serem, jest z grzybami, jest z mięsem. A my akurat wykorzystaliśmy z mięsem. Do tego dodałam 30 deko szynki konserwowej. Pęczek szczypiorku, 3 ząbki czosnku, 1 cebulkę, 4 pomidory, czerwone oczywiście. A do sosu co jest potrzebne? Do sosu potrzebny jest śmietana lub, no, ja wykorzystałam jogurt naturalny oczywiście. Może być jogurt naturalny, bo jest ja uważam, że jest smaczniejsze. No i 6 łyżek majonezu. I 2 łyżki, 3 łyżki oleju, oliwy z oliwek. To co, życzymy słuchaczom smacznego. Dziękuję bardzo, smacznego i dziękuję. A ja przypominam, że dzisiaj gotowaliśmy ze słuchaczem na żywce panią Ireną Gajek, która przygotowała dla nas sałatkę z tortellini. Życzę bardzo, smacznego. Tak, bardzo kolorowa sałatka i życzymy smacznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.